Słuchacie? Pamiętam, jak to było z moim własnym uzdrowieniem. Zanurzyłem się w słowie jako chłopiec baptysta, czytając Biblię metodystyczną. Byłem narodzony na nowo, chodziłem do kościoła. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy byłem w kościele. Nie pamiętam, kiedy byłem tam po raz pierwszy. Byłem w kościele przez całe moje życie. Cały czas się modliłem. Nie pamiętam, kiedy modliłem się po raz pierwszy. Z tego, co pamiętam, modliłem się przez całe moje życie. Ale możesz chodzić do kościoła i nawet modlić się, a nie być zbawiony. Na łożu choroby w 1933 roku, 22 kwietnia, o godzinie 7:40, w sobotni wieczór, w południowej sypialni przy ulicy 5 North College, narodziłem się na nowo i stałem się nowym stworzeniem. A Duch Święty przyszedł o właśnie tu. Wiedziałem, że On tam jest. Otrzymałem to wewnętrzne świadectwo. Alleluja, w moim duchu. Znałem zbawienie. Słyszałem kazania wyłącznie o zbawieniu. Pomyślałem, że mogę po to sięgnąć wiarą i otrzymałem to. Narodziłem się na nowo, stałem się dzieckiem Bożym. I powiem wam, że odtąd nie miało dla mnie znaczenia, czy będę żył, czy umrę. Byłem tak szczęśliwy. Ustąpiło brzemię grzechu, to było tak, jakby z mojej klatki piersiowej zdjęto dwutonowy ciężar. Ale nadal byłem przykuty do łóżka. Badało mnie w sumie 5 lekarzy. Orzekli, że nic się nie da zrobić. Jeden z nich powiedział do mojego dziadka, który może nie był bogaczem, ale miał jakąś własność, jakieś pieniądze. I mój dziadek zastanawiał się nad wysłaniem mnie do kliniki Mayo. W tamtych latach, w roku 1933, przeważnie podróżowano pociągami. Chciał mnie wsadzić do pociągu i wysłać mnie tam. Ale z kliniki Mayo przyszła odpowiedź. Napisali, jeśli dr W.S. Wison, że nic się nie da zrobić, to był jeden z tych lekarzy, którzy mnie badali, to znaczy, że wysyłanie tutaj chłopca byłoby stratą czasu i pieniędzy. Ponieważ dr Wison co roku przyjeżdża do nas i on nas tutaj uczy, technik chirurgicznych. On jako pierwszy w świecie robił operacje, których nikt przed nim nie robił. Powiedzieli, że to jest najlepszy chirurg na świecie i jeden z 4 najlepszych lekarzy na świecie. I dr Wainsong powiedział, medycyna nie zna przypadku, żeby ktoś w twoim stanie przeżył dłużej niż do 16 roku życia. Nikt nie żył dłużej. Byłem na dobrej drodze, żeby potwierdzić tę prawidłowość, bo na 4 miesiące przed moimi 16 urodzinami byłem całkowicie przykuty do łóżka. Ale teraz byłem już narodzony na nowo. Nie mogłem się doczekać nocy, bo w nocy się modliłem. Cały czas ktoś był ze mną w pokoju, nie leżałem w szpitalu. W tamtym czasie nie było tylu szpitali, nie było tylu oddziałów intensywnej terapii. Ale cały czas ktoś był ze mną w pokoju. I nocą, kiedy wszyscy kładli się spać, co prawda przez pewien czas opiekowano się mną w dzień i w noc, ale nocami rozmawiałem z Panem. Pewnej nocy rozmawiałem z Nim przez całą noc, a przez parę nocy niemal przez całą noc. I w tym czasie rozmów z Panem coś pojawiło się w moim wnętrzu. Nie wewnętrzny głos, ale wewnętrzna intuicja, przeczucie. Trudno jest to wytłumaczyć. To była wewnętrzna intuicja. I ten świadek powiedział mi, możesz być uzdrowiony, nie musisz umierać. To nie były słowa, ale ja wiedziałem, co on mówi. Możesz być uzdrowiony, nie musisz umierać w tak młodym wieku. Nie zwróciłem na to uwagi, nie wiedziałem, że powinienem. Nikt mi o tym nie powiedział. Zapytałem moją rodzinę o to, czy mogę być uzdrowiony. Oni mnie kochali, ale odpowiedzieli, nie, nie możesz, ponieważ Bóg teraz nie czyni już takich rzeczy. To się skończyło wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Pytałem o to innych ludzi, którzy mnie odwiedzali i oni mówili dokładnie to samo. W końcu ktoś powiedział, cóż, oczywiście Bóg jest wszechmogący. Byłem baptystą, to było myślenie baptystów. On jest wszechmogący, mógłby, gdyby chciał, ale chyba nie chce. Ktoś inny powiedział, wiesz, co jakiś czas Bóg takie rzeczy czyni, czasami kogoś uzdrawia, ale nie jest Jego wolą, żeby uzdrowić każdego. A diabeł powiedział do mnie, ty nie jesteś tym, którego Bóg chce uzdrowić. Więc nie miałem wiary. Ale to coś wewnątrz nie dawało mi spokoju. To przeczucie nalegało w moim duchu. To wewnętrzne przeświadczenie. Wewnętrzne przeświadczenie. Możesz być uzdrowiony. W końcu, po pół roku bycia przykutym do łóżka, w listopadzie 1933 roku,
byłem przykuty do łóżka od kwietnia, znów odezwało się to wewnętrzne przeczucie, wewnętrzna intuicja. I wtedy powiedziałem na głos w moim pokoju, jeżeli mogę być uzdrowiony, to jak? I wtedy zamiast wewnętrznego świadectwa usłyszałem cichy, spokojny głos. To nie był autorytatywny głos Ducha Świętego, sprawiający, że rozglądasz się po pomieszczeniu, kto to powiedział. To był cichy głos. Mój duch cały czas wiedział rzeczy, których moja głowa nie wiedziała, ponieważ mieszkał w nim Duch Święty. I ten wewnętrzny głos powiedział, wszystko jest w Księdze, w Słowie, w Biblii. Więc dorwałem się do Biblii, skoro to tam jest. Dotarłem do Marka 11, wersety 23 i 24. Przeczytałem te wersety i coś we mnie, ten cichy, spokojny głos powiedział, to jest to, to jest to. Chwała Bogu. Trzymałem się tego. Pewnej nocy, przez całą noc, cytowałem te wersety. Bardzo cicho. Wydawało mi się, że wiszę w pół drogi pomiędzy sufitem a łóżkiem. Że wiszę na nitce i jeśli ta nitka się zerwie, to koniec. Tak więc przez całą noc je cytowałem. Widziałem je, ale nie wiedziałem, jak sprawić, żeby dla mnie zadziałały. I dopiero po 16 miesiącach bycia przykutym do łóżka zobaczyłem to tutaj. Chwała Bogu, zobaczyłem, jak sprawić, żeby to zadziałało. I powiedziałem, widzę to, widzę, widzę. Rozumiem, że wciąż będąc przykutym do łóżka, muszę uwierzyć i przez wiarę przyjąć uzdrowienie. Moje serce wciąż nie biło prawidłowo, nie mając fizycznych dowodów. Muszę uwierzyć, że to mam i wtedy to mam. Nie widziałem, żeby ktokolwiek kiedykolwiek robił coś takiego. W kościele baptystów tego nie praktykowano. Do tego kościoła chodziłem przez całe życie. Ale wiedziałem to przez wewnętrzną intuicję. Podążałem za moim duchem i zacząłem go chwalić. Dzięki Ci, Panie, za moje uzdrowienie. Dzięki za uzdrowienie mojego serca. Dzięki za uzdrowienie z paraliżu. Za uzdrowienie z nieuleczalnej choroby krwi. Wierzę, że przyjmuję uzdrowienie. Od czubka głowy aż do stóp. Alleluja. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił alleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Ale byłem posłuszny wewnętrznej intuicji. Miałem wewnętrzne świadectwo, żeby tak zrobić. I zrobiłem tak, chwaliłem Pana. Amen. Dzięki Ci, Panie, za uzdrowienie. I usłyszałem we mnie takie słowa. Ponownie nie był to autorytatywny głos Ducha Świętego, ale cichy, spokojny głos mojego ducha. Mój duch brał te słowa od Ducha Świętego i powtarzał je mojemu umysłowi. Powiedział, teraz wierzysz, że jesteś uzdrowiony. Powiedziałem, z pewnością. No to wstawaj. Ten wewnętrzny głos powiedział, no to wstawaj. O 10:30 rano ludzie są na nogach. Ale jak sparaliżowany może wstać? To było pomiędzy 10 a 10:30 rano. A o 8 rano, 2 godziny wcześniej, moja matka mnie wykąpała, bo sam nie mogłem się umyć. Mama musiała mnie wykąpać. Miałem 16 lat, w przyszłym tygodniu miałem kończyć 17. 17-letniego chłopca. Jak mam wstać? Ale podjąłem wysiłek. Gdy podjąłem wysiłek, moc Boża zstąpiła na mnie i przepłynęła przez moje ciało. I stanąłem równo na nogi, całkowicie uzdrowiony. Chwała Bogu. Amen. To było 8 sierpnia 1934 roku. Nikomu nie powiedziałem. Nie powiedziałem mamie. Oni nie wiedzieli, że wstałem z łóżka. Nie tylko wstałem z łóżka, ale zacząłem chodzić po pokoju. Dlaczego? Oni wcześniej ze mną rozmawiali i zniechęcali mnie, a ja nie potrzebowałem więcej zniechęcenia. Oni mnie kochali, ale wiecie, można kochać człowieka, a mimo to przekazywać mu błędne informacje. Dlatego, że nie posiadasz prawidłowych. Tak więc nie powiedziałem im ani słowa. I na drugi dzień, o tej samej porze, wstałem z łóżka i zacząłem chodzić po pokoju. Zrobiłem to we wtorek rano, a w środę wieczorem powiedziałem do mojej mamy, zanim położyła się spać, mamo, przynieś mi ubrania i połóż je tutaj, bo rano wstanę i zejdę na śniadanie i zjem z wami śniadanie. O, synu, próbowała odwieść mnie od tego swoim gadaniem. Niech Pan błogosławi jej serce. Synu, no ale doktor Robertson powiedział, że jeśli spróbujesz wstać w takim stanie, to serce ci wysiądzie. Tak, wiem co on powiedział, ale przez ostatnie 2 dni wstawałem i chodziłem po pokoju. Naprawdę? Tak. Teraz nie będę tego robił, ale przynieś mi ubrania. 40 minut ją do tego przekonywałem. Ale ostatecznie przyniosła mi ubranie i położyła je. I następnego ranka... Mieszkaliśmy z dziadkiem, pochodzę z rozbitej rodziny. Mieszkałem z ojcem matki i matką.
Dziadek wcześnie rano wstawał i siadał na werandzie. Słysząc skrzypienie desek tej werandy i jego kroki, można było spojrzeć na zegarek i jeśli była na nim 7:30, to znaczy, że zegarek dobrze chodził. A jeśli wskazywał inną godzinę, to znaczy, że trzeba go było nastawić. To było pewne jak w banku. Gwarantuję wam. On chodził według rozkładu i szedł na śniadanie. Czekałem, siedząc na krześle w moim pokoju, ubrany. Dałem mu czas na dojście do jadalni, aby było to bardziej dobitne. Czekałem, aż na dobre zasiądzie do śniadania i wyszedłem z sypialni, przeszedłem kolejną sypialnię i wszedłem do jadalni. Gdy wszedłem, mama wiedziała, że przyjdę. Tamtego dnia w domu była tylko moja mama, dziadek i mój młodszy brat Paul. I oni wszyscy już siedzieli przy stole, a ja wszedłem. Spojrzeli na mnie. Oczywiście mama wiedziała, że przyjdę, ale byli zaskoczeni. Dziadek spojrzał na mnie i spytał, czy zmarły został wskrzeszony? Powiedział, czy to Łazarz został wzbudzony? Powiedziałem, tak, Pan mnie podniósł. Dziadek powiedział do mamy, przynieś kolejne nakrycie. Zrobiła to, usiadłem i zjadłem z nimi. Przy stole dziadka się nie rozmawiało. Pamiętacie tych ludzi starszej daty? Przy jego stole się nie rozmawiało. Zdumiewające, jak szybko się zjada, kiedy się nie rozmawia. Przy jego stole się nie gadało. Nikt nie odzywał się ani słowem, jedliśmy śniadanie. Skończyliśmy śniadanie, wróciłem do swojego pokoju, do sypialni. Była 7:50. Zaczęliśmy jeść około 7:30, a teraz była za 10:08. Cóż, przez 16 miesięcy byłem przykuty do łóżka. Ważyłem 40 kilo. 40 kilo w ubraniu. 40 kilo. Widzicie, po takim wysiłku czujesz się słaby. Moje serce biło prawidłowo. Paraliż odszedł. Fizycznie czułem się zdrowy, ale byłem słaby. W naturalny sposób byłem słaby. Więc poszedłem tam i położyłem się do łóżka. I odpoczywałem, aż około 8:00 przyszła mama i poprawiła łóżko. Leżałem tam. Nie byłem przyzwyczajony, żeby tak wcześnie wstawać i zasnąłem. I gdy tylko się obudziłem, spojrzałem na zegarek, była 8:00. Nie wiem, czemu zawsze po przebudzeniu spoglądam na zegarek. Sądzę, że po to, żeby móc wam powiedzieć, która to była godzina. Nie wiem, dlaczego tak robię, ale zawsze tak robię. Gdy tylko się obudziłem, usłyszałem głos. On brzmiał tak jak... Wiecie, to był rok 1934. W tamtych czasach politycy, gubernatorzy, senatorowie, politycy lokalni, przedstawiciele Senatu, przyjeżdżali z systemami nagłaśniającymi do parku miejskiego i mieli tam spotkania polityczne. Było tam też podium dla zespołu muzycznego i latem lokalny zespół muzyczny dawał tam koncerty, na które chodziło wielu ludzi. To miejsce dla zespołu znajdowało się dość nisko i dźwięk rozchodził się echem wyżej. Jak z doliny. Ten głos był podobny do takiego głosu z doliny. Dla mnie był głosem słyszalnym. Wydawał mi się głosem słyszalnym. On brzmiał tak. Albowiem czym jest twoje życie? Parą jesteś zaiste, która ukazuje się na krótki czas, a potem znika. Potem nastąpiła pauza. A potem ten głos powiedział, zaprawdę dzisiaj umrzesz. Thou shalt surely die. Nie śmiejcie się ze mnie. Byłem młodym chrześcijaninem, zaledwie od 16 miesięcy, narodzonym na nowo. W tym czasie nie słyszałem kazania. Nie byłem w kościele. Nie dawano mi lekcji biblijnych. Mając jedynie Biblię i ten niewidzialny świat, który starał się mnie nauczać, pomyślałem, że to Bóg. Czytałem Biblię i wiedziałem, że oba te fragmenty pochodziły z Pisma. Wiecie, że diabeł może cytować Pismo? Jeśli nie wierzycie, to posłuchajcie trochę programów radiowych. Amen. Z całą pewnością.